Cześć, tu Paulina Klepacz, a to podcast Samo Miłość. Po pierwsze winna jestem Wam pewne wyjaśnienie, ponieważ dawno nie było nowych odcinków, a wszystko w związku z tym, że pisałam książkę Samo Miłość, której poświęciłam miejsce pozytywnemu podejściu do seksualności, jak i do cielesności. W zasadzie poruszam w niej te tematy, które tutaj w podcaście jest to swego rodzaju kontynuacja, rozwinięcie. W książce, która ukaże się wiosną 2021 roku, mówię dużo o samomiłości jako masturbacji, ale też szeroko pojętej samomiłości, która oznacza spróbowanie zaakceptowania siebie, swojego ciała, swojej seksualności, słuchanie siebie, odpowiadanie na swoje potrzeby. No bo właśnie, czym jest dbanie o siebie? Dbanie o siebie w naszej kulturze, myślę, że większość z nas utożsamia z tym, że mamy być pachnący, wydepilowani, a przede wszystkim wydepilowane, ponieważ gładkie ciało to wydaje się coś nieodzownego u kobiety, ale też do tego dochodzi perfekcyjny makijaż, odpowiednie ubranie. Czyli myślę, że takie potoczne poczucie, czym jest bycie osobą zadbaną, to taką osobą, która dobrze wygląda. Dobrze wygląda w takim mainstreamowym pojęciu, wpisuje się, a przynajmniej próbuje wpisać się w sztywny, wąski kanon urody. Cóż, pamiętam taką sytuację, kiedy zaczęłam dojrzewać, że na mojej jasnej skórze pojawiły się pierwsze ciemne, grube włosy na nogach. Przyszło lato, ja chciałam pójść na zakończenie roku szkolnego w spódnicy, która kończyła się w okolicach kolan. No i cóż, no i pomyślałam sobie, że muszę coś zrobić z tymi włosami. Nie mogę się tak pokazać publicznie z pierwszymi ciemnymi włosami na jasnej skórze. Doskonale pamiętam sytuację, kiedy kiedyś wracałam z koleżankami ze szkoły, a przed nami szła dorosła kobieta, która miała nogi pokryte włosami i moje koleżanki śmiały się z niej. Uważały, że jak to, że fuj, że to nie wypada, jak ona mogła tak wyjść z domu. Więc z jednej strony wzięłam maszynkę, która leżała golarkę jednorazową, która leżała na wannie, która należała do mojej mamy i bez wahania ogoliłam nogi na sucho, pozacinałam się i tak dalej, więc była makabra, no ale osiągnęłam swój cel, włosów nie było. Tak, to raz. Dwa, pierwsze pryszcze oczywiście też uważałam, że powinnam zamaskować korektorem przynajmniej, bo nie wypada pokazywać się tak ludziom, że co ludzie sobie o mnie pomyślą. Rzecz w tym, że czy robiąc makijaż, czy też goląc nogi, ani przez chwilę nie zastanowiłam się, czy ja tego chcę, czy jest to mi faktycznie potrzebne, tylko uważałam, że tak wypada, że tak trzeba, że to jest mój obowiązek, żeby dostosować się do kanonów. I tak właśnie jest, że my bardzo szybko, w bardzo młodym wieku nasiąkamy tym, że mamy być szczupłe, że mamy być gładkie, że mamy być umalowane jako kobiety, seksownie ubrane i wtedy jest okej. Tylko właśnie, to nie jest nasza potrzeba, a przynajmniej nie zawsze jest to nasza potrzeba, choć czujemy, że tak jest, ponieważ uwewnętrzniamy te społeczne przekonania na temat tego, jak powinna wyglądać zadbana kobieta i je realizujemy. Myślę, że w dzisiejszym świecie bardzo trudno jest sobie zdać sprawę, co jest moją realną potrzebą, a co jest tym takim społecznym wymogiem, który sprawia, że same siebie kontrolujemy. To jest pewien rodzaj zniewolenia, dominacji nad nami, że teoretycznie my jako wolne kobiety w XXI wieku nie pozwalamy sobie na wyjście z nieogolonymi nogami czy bez makijażu, a kiedy wychodzimy, to urasta do jakiegoś rewolucyjnego aktu. A kiedy to tymczasem powinien być po prostu wolny wybór, świadomość tego, czego ja chcę. No ale właśnie ciężko o tą świadomość. I tak po prostu podążamy taką ścieżką, że wstajemy rano, żeby zrobić makijaż, płacimy za kosmetyki, ciągle myślimy o naszym wyglądzie, więc tracimy masę czasu i pieniędzy.
na dbanie o tą powierzchowność. Ja oczywiście też nie tutaj właśnie, jak wiecie już, nie jestem wyjątkiem. Od kilku lat udaje mi się wyrwać z tej opresji piękna, opresji, obsesji, ale to jest proces i myślę, że taki proces trwa przez całe życie i że najpierw jest nienawiść do swojego ciała, najpierw jest to właśnie próbowanie, aby jak najbardziej dopasować się do kanonów, no ale wraz z różnymi feministycznymi lekturami, z różnymi, z rosnącą świadomością samej siebie, próbą samoakceptacji, doszłam do tego, co jest dla mnie dobre, co od czasu do czasu chcę dla siebie zrobić, a co po prostu tego czasu mi za dużo zabiera. I dziś już nie jest dla mnie takim problemem wyjść z nieogolonymi nogami czy bez makijażu. No ale na początku było to trudne. W końcu sobie uświadomiłam, że ludzie wcale na to nie zwracają uwagi i że ja nie jestem do tego, żeby się innym ludziom podobać. Jestem czymś więcej niż moim wyglądem. Moja wartość nie jest od tego zależna. No ale właśnie, najpierw zostałam, musiałam się z tego wyzwolić, odgruzować z tych wszystkich przekonań, że nie mogę wyjść bez makijażu, że nie mogę wyjść z nieogolonymi nogami. I myślę, że wiele z nas jest w tym samym miejscu, że myślimy, że wygląd jest najważniejszy i że dajemy się wpędzić w tę pułapkę. O tym pisała m.in. Naomi Wolf w książce Mit urody, pokazując mechanizm tego, jak branża beauty i branża modowa kreują właśnie te nasze potrzeby, napędzając konsumpcjonizm i sprawiając, że my się same kontrolujemy, wydajemy nasze ciężko zarobione pieniądze na to, żeby się wpasować w kanony. Z kolei o obsesji piękna pisała dr Renée Engel, bardzo jej polecam jej książkę właśnie Obsesja piękna zatytułowaną, bodajże wydeszła w 2018 roku w Buchmanie w Polsce. I te lektury były jednymi z tych, które mi uświadomiły dużo, choć już byłam na tej ciało pozytywnej, czy jakiejś takiej pozytywnym podejściu do swojej cielesności, gdzie zaczęłam się zastanawiać, zaczęłam kwestionować właśnie to, czym dla mnie jest dbanie o siebie, że czas to przedefiniować. Dziś dla mnie zadbaną osobą jest, czuję siebie zadbana, kiedy jestem wyspana, kiedy jem dużo warzyw i owoców, kiedy jestem nawodniona, kiedy ruszam się, ale nie po to, żeby moje ciało, nie wiem, ukarać za to, że coś zjadłam, czy coś niezdrowego zjadłam, czy za to, że ono tu czy tam jest za grube, ale dlatego, że chcę, żeby ono było w dobrej kondycji, żeby było dotlenione, żeby było sprawne. To w zasadzie moje dbanie o siebie to jest taki wyraz wdzięczności dla tego ciała, bo właśnie będąc pod tą obsesją piękna, pod jej wpływem, to my to ciało staramy się, od tego ciała bardzo dużo wymagamy, staramy się, żeby ono odpowiednio wyglądało, aby właśnie wpisywało się w kanony. Tymczasem to ciało i tak nam bardzo dużo daje. Ono codziennie pozwala nam wstać z łóżka, pozwala nam robić różne mniej lub bardziej prozaiczne rzeczy, ale my tego nie doceniamy, my wymagamy. Przecież to w końcu to ciało pozwala nam odczuwać rozkosz, przyjemność seksualną, ale nie tylko. Na przykład płynącą z pysznego jedzenia, z tego, że możemy wdychać świeże powietrze, że możemy oglądać przyrodę. I to właśnie dzięki ciału się odbywa. A my od tego ciała chcemy po prostu tego, żeby przypominało figury, nie wiem, znanych trenerek, żeby wyglądało jak ze zdjęć na okładkach magazynów, gdzie te zdjęcia są poprawione Photoshopem, więc my nigdy nie będziemy tak wyglądać, bo po prostu te wizerunki, którymi jesteśmy karmione i karmieni, są wizerunkami nierealnymi. Oczywiście te kanony piękne i takie ideały to nie jest dzisiejsza tylko i wyłącznie sprawa, ponieważ ideały piękna istniały od zawsze. Może nie były tak rozpowszechnione, bardziej docierały na przykład do wyższych sfer, ponieważ dziś to właśnie globalizacja i szeroki dostęp do internetu sprawiają, że ideały piękne w mgnieniu oka
rozchodzą się po całym świecie, no ale kiedyś na przykład na obrazach kobiety były przedstawiane przez mężczyzn, dla uciechy innych mężczyzn. Też ich wizerunki były albo idealizowane, w zależności jaki był kanon, czy to kobiety były szczupłe, czy grube, też były seksualizowane. Albo były przedstawiane jako święte z kolei, że z jednej strony przedstawiane były te ideały urody, ale też ideały zachowania, bo cóż, kobieta powinna być ozdobą u boku mężczyzny, służyć mężczyźnie, rodzić dzieci, opiekować się domowym ogniskiem, no ale też oczywiście sprawiać mu seksualną przyjemność, kiedy on tego chciał. Nasza przyjemność seksualna nie była tak ważna. Tutaj mogę przypomnieć przecież przynajmniej ten fakt, że wycinano nam, nie tylko chciano, ale wycinano i tu też w Europie, łechtaczki, żebyśmy same się nie masturbowały, ponieważ to była strata dla mężczyzn. Więc przez wieki nie miałyśmy tych praw, także praw sypialni, nasza seksualność była tłumiona, miałyśmy odpowiednio wyglądać. No cóż, ten wygląd był naszą kartą przetargową, kiedy nie miałyśmy praw do swoich majątków, do uczestniczenia w życiu publicznym, byłyśmy zdane na łaskę i niełaskę mężczyzn, więc chciałyśmy tak wyglądać, aby oni nas chcieli, więc kobiety, nie wiem, wiązały stopy, żeby były mniejsze, wycinały sobie żebra, wcierały w swoje ciało różne toksyczne mazie, głodziły się lub jadły właśnie przesadnie. Wszystko po to, żeby gdzieś wpisać się w ideały piękne. No ale dobrze, właśnie wróćmy, jesteśmy w XXI wieku i sytuacja wcale się nie poprawia, wręcz jest gorsza. Dbanie o siebie to właśnie gładkie ciało i makijaż w wielkim skrócie, gdzie dbanie o siebie to właśnie powinno być zadbanie o to, żeby to ciało było zrelaksowane, żeby było niezestresowane, pójść raczej na masaż niż stanie przed lustrem i malowanie się. Oczywiście nic też złego nie ma w malowaniu się czy goleniu, to chcę podkreślić. To od czasu do czasu dla mnie też jest duża przyjemność. Właśnie kiedy nie robię tego na co dzień, kiedy nie muszę wcześniej wstawać, spędzać godzin przed lustrem, na przykład rano mogę sobie spokojnie przeczytać książkę czy wiadomości, czy wypić do tego kawę, to wolę to niż właśnie stanie przed lustrem, ale raz na jakiś czas lubię się malować. Myślę, że to też jest często dla niektórych osób kwestia jakiejś ekspresji. Także makijaż mężczyzn często bardzo, bardzo dużo znaczy i myślę, że tutaj oni tak jakby mają tak samo prawo jak kobiety to robić, ale oczywiście w naszym społeczeństwie to wciąż jest gdzieś źle postrzegane, bo właśnie my siedzimy w tych takich szufladkach, w ramki się wsadzamy, co komu ze względu na płeć wolno, a czego nie wolno. Co też jest bardzo ograniczające i krzywdzące. Więc myślę, że właśnie w makijażu nie ma niczego złego, że to często jest wyraz naszej ekspresji i jakby wyraz artystyczny, ale złe jest to wtedy, kiedy my, nawet jeśli nie chcemy się malować, to robimy to, żeby nie odstawać gdzieś, żeby nam nikt nie zwrócił uwagi. Bo ta obsesja piękna to jest to, że kontrolujemy same siebie, ale też kontrolujemy inne osoby. Tak bardzo stajemy się strażniczkami i strażnikami tego ideału piękna, że na przykład bardzo często kończy się to, zwłaszcza w naszym społeczeństwie, fatfobią, fatshamingiem, tym, że zawstydzamy ze względu na grubość inne osoby. Na przykład pod płaszczykiem takiej jeszcze w dodatku fałszywej troski, mówiąc, jak te osoby mogłyby schudnąć, jakieś dając w cudzysłowie dobre rady, kiedy takie dobre rady powinniśmy zachować dla siebie. Są osoby grube, są osoby chude, są osoby z niepełnosprawnościami, z pryszczami, z ogolonym ciałem, nieogolonym, z celulitem, z rozstępami. Tylko my nie jesteśmy przyzwyczajeni do tej różnorodności. Jesteśmy karmieni i karmione bardzo właśnie jakimś ograniczonym zestawem wizerunków i potem z jednej strony tak budzi w nas niepokój, nienawiść, ciało, które po prostu wygląda, odstaje od tego kanonu. Staramy się coś z tym zrobić, hejtujemy, dajemy te w cudzysłowie dobre rady. Kiedy każda osoba ma lustro w swoim domu, wie dokładnie jak wygląda, nie jest też możliwe, żeby nie wiedziała jakie są obostrzenia płynące z takiego, a nie innego kanonu.
Nasze dobre rady, nasza fałszywa troska raczej tylko pogłębia jakiś brak samoakceptacji, frustruje, raczej może sprawiać, że taka osoba ma trudności z jakąś zmianą siebie, jeśli tylko chce, bo jeśli nie chce, to także ma prawo, bo wcale na przykład, jeśli tu już mówimy o grubych osobach, to jakby waga i poziom tłuszczu nie są wyznacznikiem zdrowia. Tylko lekarz ma prawo ocenić, czy ktoś jest otyły, czy powinien podjąć i to po rzetelnych badaniach, czy powinien podjąć jakieś kroki w celu zrzucenia kilogramów. Także naprawdę powinniśmy bardziej skupić się na sobie, zobaczyć w drugim człowieku po prostu osobę, a nie jej wygląd. To jest właśnie ogromny problem, że my przywiązujemy tak dużą wagę do wyglądu, że zapominamy, że wygląd nie jest miarą człowieka, że wygląd to tylko jakiś dodatek, że nasze ciało, niezależnie od tego, jak wygląda, to właśnie jest świetnym mechanizmem, bo my nawet jak leżymy na kanapie, to ciało wykonuje ogromną pracę, oddychanie, proces przemiany materii, no mnóstwo rzeczy się dzieje w tym organizmie, na to potrzeba również energii. To jest jedno. Drugie to jest to, że człowiek to też jest poczucie humoru, osobowość, to jest mnóstwo innych rzeczy. Poza tym to nasze ciało też niezależnie od tego, jak wygląda, to nasze ciało pozwala nam wspomnianą już przyjemność odczuwać. I każda osoba, także te z niepełnosprawnościami, czy to ruchowymi, czy psychicznymi, ma prawo do zaspokojenia potrzeb seksualnych. Ponieważ jeśli te potrzeby się pojawiają, to na przykład w innych krajach są asystenci seksualni czy asystentki i te osoby pomagają osobom z niepełnosprawnościami zaspokoić potrzeby. U nas w Polsce to raczej z tym ciężko w ogóle, jeśli chodzi o osoby z niepełnosprawnościami, to jest ciężko, jeśli chodzi o system pomocy, a co dopiero właśnie w tej kwestii. Ale warto o tym pamiętać, że niezależnie od tego, jak wyglądamy, mamy prawo do rozwijania swojej seksualności, do realizowania jej. I właśnie nasze ciało, nawet to ciało, którego nie lubimy, to, które nie wygląda, które nie wpisuje się w kanony, pozwala nam być z drugim człowiekiem w sytuacji seksualnej. Pozwala nam dotknąć tego drugiego człowieka, poczuć. I za to wypadałoby to ciało docenić. A my właśnie jesteśmy często, gęsto przez te kanony i przez to, że są takie obostrzenia, nastawieni i nastawione bardzo negatywnie do siebie samych. Nastawienie negatywne ma bardzo poważne skutki. Kiedy siebie nie lubimy, kiedy siebie nie akceptujemy, trudno nam na siebie spojrzeć nawet w lustrze, zobaczyć, czy z tym ciałem wszystko jest okej, czy jest ono zdrowe, czy nie ma zmian, dziwnych wydzielin. To raz. Po drugie, my takiego ciała, którego nie lubimy, nie chcemy pielęgnować, nie chcemy słuchać, odcinamy się od siebie. Nie mówiąc już o tym, że próbujemy się pewnie często, gęsto izolować społecznie, żeby dochodzą do tego zaburzenia odżywiania, różnego rodzaju epizody depresyjne, stany lękowe. Mówię w takim ogromnym skrócie, bo kiedy osoby, które są naprawdę blisko kanonu, mają problem, zajmują im myśli, sprawy tego, jak wyglądają, czy dobrze siedzą, czy nie ma fałdki na brzuchu, czy makijaż nie spływa, no to pomyślmy sobie, jak osoby, które od kanonu są dalej, mogą też mieć pogłębione tego typu problemy. I w ciało pozytywności, w nurcie, o którym się od jakiegoś czasu mówi, choć jego początek to lata 60. XX wieku i Ameryka, i związek był tutaj z dyskryminacją osób grubych, ruch ciało pozytywne temu miał przeciwdziałać. Ciało pozytywność od jakichś kilku lat jest coraz bardziej widoczna, też media społecznościowe jej sprzyjają. I tu właśnie chodzi o walkę z dyskryminacją, zadbanie o to, żeby osoby, które od kanonu odstają, były bardziej widzialne, żeby poszerzać tę naszą perspektywę, pokazać, że wcale nie ma jednego słusznego wzorca wyglądu, że jesteśmy naprawdę bardzo różnymi osobami, że czas skończyć z przedstawieniem w mediach głównego nurtu tylko jednego typu sylwetki, jednego typu urody. Dać przestrzeń innym osobom, żeby opowiedziały też swoje historie, opowiedziały o swojej historii dyskryminacji, działać na rzecz, żebyśmy byli społeczeństwem bardziej otwartym, empatycznym, żeby ten wygląd nie miał tak
dużego znaczenia dla nas, ale żebyśmy też właśnie uwrażliwili się na problemy osób w związku z ich ciałami i żeby te ciała pokazywać, bo to też właśnie daje to, że te osoby czują się zaakceptowane, łatwiej im zaakceptować wtedy siebie. To naprawdę jest duża, ogromna praca, żeby żyć ze sobą w przyjaźni. Społeczne warunki temu nie sprzyjają, ale oczywiście możemy się starać, możemy próbować i ja myślę, że warto. Bo kiedy zaczniemy właśnie spoglądać na to ciało z taką wdzięcznością, że ono nam tyle daje, że tyle może mimo wszystko, mimo tego wyglądu, który nam może niekoniecznie pasuje, to zaczniemy łagodniej na siebie patrzeć, więcej sobie wybaczać. Wtedy, kiedy będziemy zmęczone czy zmęczeni, odpuszczać, robić sobie przerwę. Będziemy pozwalać sobie na ruch, który sprawia nam przyjemność, a nie taki, który ma nasze ciało doprowadzić do jakiejś perfekcji. Będziemy sobie fundować zabiegi, które będą nas wprawiać w dobry nastrój, będą sprawiały, że nasze ciało będzie w dobrej kondycji. Odpuścimy sobie to, co nam w tym życiu, co nas uwiera w tym życiu, a skupimy się na tym, co nam faktycznie służy. Właśnie posłuchamy siebie i rozpoznamy te potrzeby. Tutaj właśnie potrzeba dużo uważności, cierpliwości, wyrozumiałości, no i przede wszystkim wyciszenia tego wewnętrznego krytyka, który nam mówi, że źle wyglądasz, jesteś do niczego, nikt cię nie zechce. Warto tutaj nie dopuszczać tego do głosu, rozpoczynać pozytywny monolog, mówić do siebie czule, mówić do siebie jak do najlepszej przyjaciółki czy najlepszego przyjaciela, do takiej osoby, dla której chcemy naprawdę dobrze. To myślę, że jest ważne. Można sobie wypisać to, co w nas jest super. Niekoniecznie cielesne rzeczy, choć też można się tu pokusić, ale właśnie to, dlaczego jesteśmy fajną osobą. Jeśli jest nam trudno, bo jesteśmy w takim momencie życia, to poprośmy bliskie nam osoby, żeby podały, za co nas cenią, za co nas lubią, co sprawia, że właśnie chcą być blisko nas. Ja też oczywiście już wspomnianą randkę z samą sobą czy z samym sobą zawsze proponuję, żeby dać sobie ten czas na własnych zasadach, czas tylko i wyłącznie na przyjemność, gdzie skupimy się na różnych czułych zabiegach wobec siebie. Niekoniecznie tylko tych seksualnych, ale również, bo jak mówię, praktykowanie samomiłości, czyli masturbacji, to pokazuje nam, że nasze ciało właśnie jest dobre. Nasze ciało nam daje ogrom przyjemności, endorfin i możemy wtedy spojrzeć na nie łagodniejszym okiem, łagodniej. Ważne jest właśnie też to, że kiedy my akceptujemy bardziej siebie, to też akceptujemy inne osoby. Do tego, aby akceptować też inne osoby, warto w mediach społecznościowych śledzić różne ciało pozytywne konta, dbać o to, żeby ten przekaz, te obrazki, które widzimy, były jak najbardziej różnorodne, żeby nie karmić się tym sztywnym kanonem, tymi ideałami nieosiągalnymi, wyśrubowanymi, ponieważ to nie działa na nas dobrze pod wieloma względami. I właśnie znajdować te sposoby, które sprawiają, że faktycznie dbamy o siebie, że jest nam dobrze z samymi sobą. Myślę, że to jest temat rzeka, ale tym, co jeszcze tu chciałabym powiedzieć, i kiedy jesteśmy przy temacie seksualności, to samoakceptacja też sprzyja temu, że czujemy się dobrze w łóżku, czy to podczas seksu solo, ale zwłaszcza podczas seksu z innymi osobami. No bo właśnie często to, że mamy jakieś cielesne kompleksy, sprawia, że mamy zahamowania, że nie chcemy chodzić do łóżka z innymi osobami, że uważamy, że ktoś nie zechce z nami uprawiać seksu, kiedy właśnie w większości wypadków
osoby chcą z nami uprawiać seks nie dlatego, że wyglądamy tak czy inaczej, tylko dlatego, że jesteśmy takimi, a nie innymi osobami. A jeśli ktoś patrzy na tylko i wyłącznie na nasz wygląd, no to myślę, że nie warto z taką osobą iść do łóżka, ani raczej utrzymywać żadnych relacji. Oczywiście to jest trudne, to może być trudne, żeby się otworzyć, przełamać w takiej sytuacji intymnej. Myślę, że wtedy warto zadbać o takie komfortowe warunki, na przykład zgasić światło, zostać w jakimś ubraniu, jeśli to nam pomaga psychicznie. Ale oczywiście myślę, że warto o tym pamiętać, że podczas seksu się tyle dzieje, sytuacja jest dynamiczna, że naprawdę to nasze ciało... Nikt nie patrzy na to nasze ciało. Osoby będące w akcie seksualnym starają się odczuwać to co się dzieje i właśnie być tu i teraz. No ale oczywiście, kiedy myślimy, czy na pewno dobrze wyglądamy, czy mam dobrą minę z tyłu głowy, no to bardzo jest to utrudniające, czy przeżycie orgazmu, czy w ogóle skupienie się na odczuciach przyjemnych. Inna sprawa, że często trochę z drugiej strony, gęsto, kiedy właśnie mamy ze względu na wygląd niskie poczucie własnej wartości, to wbrew swoim granicom godzimy się na przykład na seks na takich warunkach, które nam nie odpowiadają, bo uważamy, że no nie zasługujemy na to, żeby nasze zasady były respektowane, że może to jest jedyna szansa, żebyśmy poszli do łóżka. Ale myślę, że tutaj nie warto tak się uprzedmiotawiać i swoich granic nadwyrężać, ponieważ wtedy raczej taki seks nie będzie super przyjemny dla nas i będzie raczej się kojarzył negatywnie stosunek seksualny. Dlatego warto dbać o to, aby wejść na tą ścieżkę samoakceptacji. Oczywiście to jest czasem trudne, żeby zrobić to w pojedynkę, więc myślę, że jeśli tylko możemy sobie na to pozwolić, warto skorzystać ze wsparcia specjalistki czy specjalisty, osoby, która nam pomoże w tym procesie samoakceptacji, podbuduje wspólnie z tą osobą, będziemy budować nasze poczucie własnej wartości. I myślę, że to jest gra warta świeczki, ponieważ w tym naszym ciele, z samą sobą jesteśmy do końca życia, jesteśmy sobie najbliżsi, więc o tę relację warto jest zadbać, warto spróbować zejść z wojennej ścieżki z własnym ciałem i gdzieś pozwolić sobie na przyjemność, uwierzyć w to, że mamy prawo do tej przyjemności szeroko pojętej, niezależnie od tego, jak wyglądamy. I to nie z nami jest coś nie tak, to nie my nieodpowiednio wyglądamy, nie wpisujemy się w kanony, to ze społeczeństwem, z tymi kanonami coś jest nie tak. I czas to zmienić. I każde takie jednostkowe działanie to jest zmiana, i ma ona wpływ na tę zmianę globalną. Oczywiście tutaj myślę, że bardzo dużo daje siostrzeństwo, szukanie wsparcia też na jakichś ciało-pozytywnych grupach, gdzie osoby też dzielą się swoimi historiami, gdzie można poczuć się w pewnej wspólnocie. Ja myślę, że takie ciało pozytywne wzmożenie jest ważne, bo Naomi Wolf pisała, że do przekroczenia mitu potrzebna jest wspólnotowość, siostrzeństwo, to żebyśmy się ocknęły, ale też ocknęli w ogóle wszyscy i zobaczyli, jak bardzo nam nie służy to poddawanie się tym konsumpcyjnym schematom, to, że my pozwalamy, żeby nam trenowało to kieszenie, zabierało czas, energię, że to jest trochę jak syndrom sztokholmski, że my same i sami bronimy tej sytuacji, która jest dla nas opresyjna, że nie jest nam potrzebna kolejna bluzka, żeby poczuć się lepiej, żeby lepiej wyglądać. Nam jest potrzebne to, żeby usłyszeć przekaz, nie jest nam potrzebny kolejny specyfik, który nam sprawi, że będziemy mieć mniej rozsępu, gładsze ciało. A poza tym celulit na przykład, to jest aspekt, który się pojawia u wielu kobiet. To jest kwestia tego, że ciało się przygotowuje do ciąży i tam robi zapasy tłuszczu, żeby potem je wykorzystać, rezerwy. To zupełnie nie jest nasza wina, to jest biologia. Kwestia jest tego, żeby pojawił się komunikat, jak zadbać o siebie, o swój dobrostan, o dobre samopoczucie, a nie o gładszą skórę. Bo nasze ciała są gotowe na przykład na plażę, wystarczy założyć kostium i wyjść na tą plażę. To nie jest tak, że my mamy teraz czekać,
odsuwać od siebie przyjemności, czekać ze znalezieniem dziewczyny, chłopaka, pojechaniem na wakacje, aż nasze ciało będzie odpowiednio wyglądało. Życie toczy się tu i teraz, więc warto zacząć żyć, warto zobaczyć, że problem jest gdzie indziej, nie w nas. Zdecydowanie. Aczkolwiek to nie jest też nasza wina, że mamy w sobie tę nieakceptację, że jest nam trudno, ponieważ właśnie jesteśmy od dziecka uczone i uczeni tego, że trzeba w